Kładę się wieczorem, w nocy budzi mnie dzwonek. Więc zakładam hełm, HX-y oraz Nomex. Wsiadam do wozu i odpalam silnik. Dowódca mówi gdzie, włączam sygnały. I zaczyna się szybki wyjazd do akcji. Samochód przygnieciony, supermoc w trakcji. Dwoje ludzi uwięzionych w tym pojeździe. Prąd wyłączony, myślę więc, wreszcie można bezpiecznie zacząć ratunek. Podniesienie słupa i wycięcie dachu. Wyciągnięcie zwłok, bo jak się okazało, zrobił swoje prąd. Kolejny przypadek, to był taki wypadek. Młoda dziewczyna ledwo odebrała prawko. Wypiła browar niby alkohol małą dawką. Dla niej to była dawka śmiertelna. Na miejscu zdarzenia jej głowa rozcięta. Wbiła się w barierkę, a barierka w nią. Teraz to rozstrzygnie tylko Boży sąd. A my z chłopakami wyciągamy ją. Chociaż jest już martwa, nie ma prawie głowy. To my ją wyciągamy z pece brudnej roboty. Karetka odjechała, sorbent wysypany. Olej silnikowy z jej krwią wymieszany. Akumulator odłączony, bak zabezpieczony. Pomoc drogowa odholuje wrak. A kto w naszych głowach uleczy szereg ran? Wymarzę obrazy z naszych mózgów ścian. Kto ukoi ból, zły psychiczny stan? Nie pomaga nikt, musisz pomóc sobie sam. Codzienne zmagania z każdym żywiołem. Każdy bohater wychyla się czołem. Pokonuje strach i wie, że nie jest sam. Koledzy ze zespołu jak rodzinny krąg. Każdy duży delikatny ze mną dziadno siąc. Ostatnio na służbie dostaliśmy wezwanie. Mieliśmy otworzyć tylko zwykłe mieszkanie. Chodzimy do środka, potem do łazienki. Tam na kaloryferze wisi ciało panienki. 37 lat miała męża, dwójkę dzieci. Co teraz będzie, kto czas im poświęci? Martwa taka i zimna jak lód. Ściągając ją stamtąd czuliśmy tylko chłód. Takiego chłodu doznamy jeszcze nieraz. Ty tego nie poznasz, chyba że dołączysz do nas. Ludzi się narażających, swe życie poświęcających, pokorę przyjmujących, umiejętnie słuchających. Co najważniejsze, ludzkie życie ratujących. Wszystkie z tych ofiar ciągle mam przed oczami. Krążą w moich myślach i są moimi snami. Pozostaną w mej pamięci do końca moich dni. Kształtowałem, nie bym był tym, kim jestem dziś. Choć brzmi to jak film, widzę to na co dzień. Zmagam się z losem, choć to nie takie proste. Ja ciągle mam siłę, gdy pomoc niosę. Lecz nie zawsze mogę pomóc, to jest najgorsze. Wewnętrzny ból, to niewidoczne łzy. Czuję to ja, a czy widzisz to ty? Każdy ma prawo wyżyć, nieważne jaki był. Nie dam oceniać, czy na życie zasłużył. Nie jestem Bogiem, nie jestem sędzią. Choć muszę bardzo często igrać ze śmiercią. Wiedz to, że każde życie jest najważniejsze. Dla nas ratowników ono jest najcenniejsze.